Zdradzę Państwu pewną tajemnicę. Pan Adrian nabył ostatnio specjalny niemiecki środek na porost włosów. Działa? Jawohl! Proszę pokazać. O! Proszę bardzo, jak działa. Bardzo dobrze, bo tu trzeba wyglądać pięknie, bo to jest program, w którym najpiękniejsi mężczyźni w Polsce jadą oglądać najpiękniejsze polskie stadiony. I dziś ruszamy na Podkarpacie. O bardzo przyzwoitej porze, 5:42 mamy pociąg. No i jesteśmy. Jesteśmy w Jarosławiu. Jarosław! Dawno żeśmy nie siedzieli, nie? Więc od razu wskoczyliśmy do jakiegoś autobusu, który koło dworca przejeżdżał. Ale my to mamy dzisiaj szczęście, bo w ogóle ten autobus to był w planach. On bardzo rzadko jeździ, ale niestety pociąg nam się kilka minut spóźnił i o tym autobusie to już trochę zapomniałem. A tu się okazało, że mamy szczęście i autobus też się spóźnił. A na początek pierdykniem sobie stadion, żeby już mieć z głowy. O, proszę bardzo. Stadion 350 metrów. No i dotarliśmy na obiekt piłkarski. Ulala, ile tu jest bramek. To jest stadion Icho zespołu... Przedwiośnie. Przedmieście. Przedmieście Jarosław. KS Przedmieście Jarosław. Który występuje w rozgrywkach klasy B. Siateczki elegancko naciągnięte, jak u mnie skóra na brzuchu. Ja tu polatać nie mogę dronem, bo tu generalnie się nie lata w tych stronach. I oświetlenie nawet jest za bramkami. Ameryka. W tym odcinku wszystko będziemy podziwiać z dołu. A jest co podziwiać. Jaka trybuna. To pewnie jest trybuna główna, nie? Czy ta trybuna główna? Nie wiadomo. Ale tu pewnie są główne ławki rezerwowych. To jedna, a tam druga. Ze trzy osoby się na nich zmieszczą. No takie jak ja, to ze trzy. Tu jakieś delikatne braki, ale co tam. Dla równowagi mamy tutaj piękną roślinność. Tu druga ławka rezerwowych. Jeszcze bidony zostały po meczu. To jest dopiero trybuna za bramką. Ha, ha. Kryta. Noż to siwo. Aż panu brzuch się powiększył na widok tej trybuny, tak z boku patrząc. Jak ja chudnę. Tak? Gdzie tu brzuch? A to przepraszam, to pomniejszył się. Hu, 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 hu. Dzięki za miłość, sorry za kłopot. Ale to musiało się na tej trybunie dziać. A tu przed trybuną jest droga rowerowa, przed chwilą ktoś jechał nawet. No i co, przyzwoicie. Bardzo fajnie. Bardzo przyzwoity bardzo obiekt. Fajnie. No a teraz pozwiedzamy sobie to miasto. Bo podobno jest nie najgorsze, tak mówią. Ale dziś mamy tempo już na ryneczku. I mamy zakład przetwórstwa mięsnego, gdzie można sobie kupić szynkę, kiełbasę pani. Uwaga, robię ładne ujęcie rynku. O, proszę. Jak ten rynek? Ta kiełbasa to jest może być smaczna. O rynek pytam, a nie o kiełbasę. No rzeczywiście nie najgorszy ten rynek jest. Jest najpierw otwarty z tą kiełbasą. Chodzi ci po głowie kiełbasa od rana, tak? Tak, południe już. No tak, no jak w południe już, to wypadałoby jakąś kiełbasę zjeść. Ale wypatrzył. I dupa. No i największa atrakcja rynku w Jarosławiu zamknięta. No musi być największą atrakcją, skoro taki fachowiec pierwsze co wypatrzył, to sklep z kiełbasą. O, a tu jest rynek z drugiej strony i pan Adrian. I pan Adrian chciałby najchętniej pomachać kiełbasą, ale że jej nie ma, to proszę bardzo, nawet sam siebie macha, nie kiełbasą, nie kiełbasą. Ręka boli od tego machania. Nie kiełbasą pomachał. Nie kiełbasą. A czujesz w ogóle ten zapach tutaj? No jakiś czegoś. No, bo tu podobno w całym Jarosławiu jest zapach z fabryki ciastek. To nie dla mnie, ja to... Słodycze, nie no. Jak już jesteśmy na miejscu, to musimy jakiegoś lokalnego słodycza spróbować. I co? Dobre słodkości? Mokre. Czy jest pan gotowy na punkt widokowy? Czy to jest ten punkt widokowy? Punkt widokowy na serwis rowerowy. No jest! Najbardziej znany punkt widokowy w Jarosławiu. Co? No nic nie widać. Co pan tu pierdziaczy? Wszystko widać elegancko. Jeden z ładniejszych punktów widokowych na krzaki, jaki widziałem. Zaraz idziemy na stadion, bo tu jeszcze jeden stadion się okazuje. Musimy iść tam na dół. Oho! No tutaj akurat nam się nie poszczęściło. Sklep z lokalnymi winami. Winnica rodziny Steski. Zamknięty. Ale jest tu zamknięte, proszę dzwonić. No i zadzwoniłem. Szefów nie ma, bo są winnicy. Ale jest szansa, że synowa jest na górze i może coś z tego będzie. Tadam! Mamy! Wino różowe. Półsłodkie. No. Od razu widać, że jesteśmy ekspertami od wina. Każdy ekspert zawsze bierze półsłodkie. Nawet wzięlibyśmy wytrawne, ale żaden z nas nie ma przy sobie cukru. Weź się otwórz, bo ja nie potrafię. Masz korkociąg pewnie. Co, możemy to pić?
A masz korkociąg? Nie. Jeśli nie ma korkociągu, to się tak, kurde, no się tak kluczem wbijało zawsze. Za czasów szkolnych to się... Kurwa, no nie mamy... No to wypijesz sobie w domu grzecznie. Zawsze można szyjkę jeszcze ten tego tam machnąć o jakiś krawężnik. Dotarliśmy. Jest i stadion. A napój będzie na drogę powrotną. Tak komisja zdecydowała. Można co, wejść w ogóle na ten stadion? Pewnie, że można. Ulala, jest trybuna kryta. Fiu, fiu. Oj, mlecze są. Jak ja lubię mlecze. JKS Jarosław. JKS. Tu rozgrywa swoje mecze. To jest drużyna, która gra w lidze czwartej. Chyba czwartej. Jak się panu ta budeczka podoba? Chwyciłoby się za mikrofonik i coś po... Nie. Poprzemawiało do ludzi, nie? Nie. Nie? Nie. Nie tęsknisz? Nie, nie tęsknię w ogóle. Kurde, ale przecież to idealna budka dla ciebie. Zmieściłbyś się. Tak, ale nie chcę. Nie chcesz się zmieścić? Nie. Chciałbyś utknąć? Tak. Nie no, z tej perspektywy to wygląda nieźle, naprawdę nieźle. O, tak to wygląda z drugiej mańki. Ulala, no piękna klateczka. I największy plus, że tu nie ma krzesełek, żadnych plastikowych krzesełek bez klimatu nie ma w środku. To jakie te trybuny są od razu ładne. Tablica wyników dupy nie urywa akurat. I proszę zobaczyć, co tu jest zaraz poza boiskiem. Ha! Stół do tekbola. Chyba to się tekbol nazywa, nie? Masz może piłkę do tekbola? Oczywiście. Teraz zdejmę sobie z dupy. Ten sektor jest przyzwoity. A mi się podoba, zobacz, tam jest kryta. Ale obok kryta jest trybuna stojąca. Lepszego ujęcia tej trybuny stojącej to ja... raczej nie znajdę. No pięknie to wygląda. Widziałem tam kilka zdjęć z tego stadionu. Nie zrobiły na mnie jakiegoś specjalnego wrażenia. Lepiej to wygląda na żywo. Mówię wam, lepiej to wygląda na żywo. Jarosław ma takie hasło. Jarosław, miasto olśnień. Czy doznał pan jakiegoś olśnienia podczas naszej wizyty? Nie, bo zdążyłem do toalety. Nie, no pewnie, że doznałeś. Kurde, po drodze. Ja też teraz powiem. Tak? Tak, mądrego. Mądrego? Dobrego. To nie wiem, czy to jest zapotrzebowanie. Dobrze, takie. Ale od wieków dawnych ludzie się pytają, jak to jest, jak się tak mówi, nie? Zjeść ciastko i mieć ciastko, nie? Tak się mówi, nie? No. A ja wiem, jak rozgryzłem to. Jak zrobić, żeby zjeść ciastko i mieć ciastko? Już się boję, już się boję. Trzeba kupić dwa. Lśniło go i wymyśl. Dyniuszka pracuje. Dobra, zaraz opuszczamy Jarosław. Wiemy, że jeszcze jest tu jeden stadion. Stadion jest nowy. Jak się dowiedzieliśmy, że tam jest sztuczna nawierzchnia. Sztuczna nawierzchnia to działa na mnie jak... Jak wódka i bledki, o. Czyli nie działa, nie wiem. Czasem tam podobno JKS gra. Nie chcę gra, nie chcę tego stadionu oglądać. Bardziej to jest lekkoatletyczny. Dobra, lecimy dalej. Czasu mało, turnus mija, a ty niczyja. Mężu, nie bądź głupi, niech ci żona pączka kupi. No i bileciki na autobusik już mamy. Jeszcze 20 minut chyba zostało. 20 minut czekania. Ile emocji. I już jesteśmy w Przeworsku. Ale ten dworzec jest ładny, nie? Klasa światowa. I zwiedzanie Przeworska zaczniemy od... Oho, Bar Ikar. Ależ to jest miejscowa, ja pierdziel. Jedna z lepszych miejscówek w Polsce, nie? Oj tak. Rynek w Przeworsku. To rynek? Chyba rynek. Rynek. Rynek jest, nie? Rynek. Wiesz w ogóle, z czego Przeworsk słynie? Biblioteki. No nie. Ze słonia. Słoń przeworski. A serio, to jest największa atrakcja. Ten tu? No. O, słynne przeworskie słonie i pan Adrian. Warszawski słoń. I co pan Adrian zrobi? Odwróć się i pomachaj. No pomachaj chwilę, no. O, proszę bardzo. Pan Adrian macha. A to jest dopiero prawdziwa legenda. Awokado. To dopiero jest kultowa lokalizacja. Nawet ktoś na Facebooku nam skomentował, że musimy tam być. O, pan Michał. Chodzi o to, że kiedyś ta restauracja zamieściła wpis na Facebooku. Jeśli nie smakuje wam nasze jedzenie, nie podoba się, to wypie. Oni tak napisali. Tak. No tak napisali, no. Nie podoba się, to wypier. I to się rozniosło. I z tej okazji właśnie tam poszliśmy. Spoko jest to jedzenie, no. Nie ma się to tam przypieprzyć. Zamówiliśmy małą, przyszła duża. Tak, zamówiliśmy małą pizzę kibica. Dali nam dużo. Co to za rzeka? To jest mleczka. Mleczka! Nad mleczką, opodal krzaczka. Mieszkała i dźwira pijaczka.
Już prawie jesteśmy. Szczerze powiem, że to był cel numer jeden naszego dzisiejszego wyjazdu. Dlatego jesteśmy na Podkarpaciu, żeby zobaczyć ten obiekt, który tu przed nami już... No już trochę widać. Tylko kurwa, jak tu wejść? No i właśnie czegoś takiego się obawiałem. Zamknięte. No nie można wejść na ten obiekt, ale i tak go trochę widać. To jest fragment trybuny krytej. O, kawałek bramki widać, więc już nieźle. Przyjechaliśmy tu dla części tego stadionu tak naprawdę. Stadion wygląda tak. I jak włożę rękę, o, to gdzieś tam jest ta główna atrakcja. I akurat tę część widać całkiem przyzwoicie. O, to jest to cudo. To jest stadion Orła Przeworsk. Jest, widać, jest. Który będzie teraz przebudowywany. I to zaraz. I dlatego chcieliśmy przyjechać zobaczyć jeszcze starą wersję. No w 100% nie widać, ale jest przynajmniej. 80% jest. No ten sektor gości to jest legenda. To jest najpiękniejsza klatka, najpiękniejszy sektor gości w historii polskiego futbolu. Super jest. No szkoda, że tu nie można latać. Nieważne jak wygląda główna trybuna. To jest ta trybuna główna. Nieważne jak wygląda ta trybuna naprzeciwko. Tu chodzi tylko i wyłącznie o sektor gości, którego już niedługo nie będzie. To są jego ostatnie dni. Klatka przepiękna. Z góry kryta. Coś pięknego. Rewelacyjne. Dobra, udało się dotrzeć na dworze. Zaraz mamy pociąg. Właśnie ten. On tu jeszcze stoi pod parą, ale zaraz sprzedamy. Tak. Więc szybkie podsumowanie. No mało dzisiaj było tych stadionów, ale były konkretne. W Jarosławiu mimo wszystko stadion Przedmieścia fajniejszy dla mnie niż od KS-u. Dla mnie odwrotnie, ale nie szkodzi. Ale to i tak nie ma większego znaczenia, że tu się nie zgadzamy, bo to jest poza podium. Natomiast stadion Orła Przeworsk, on naprawdę będzie modernizowany. Ja widziałem nowe projekty, ja pierdzielę, jakie to będzie słabe. Ale to, co jest teraz, mimo że było zamknięte i widzieliśmy mało, to jest wdecha. To jest tak, to jest spoko. I ja myślę, że na miejsce premiowane medalem może być stadion Orła Przeworsk. W sumie to nie pamiętamy, kto tam jest na pierwszym, drugim, trzecim. No, nie, poczekaj, no przecież... Co było na pierwszym? Na pierwszym był coś... Na pierwszym mógł być ten. Kurwa, jaka pamięć jest zawodna. Sorry, no nie pamiętamy naszego rankingu. Dobra, w następnym odcinku. W następnym odcinku ustalimy, na którym miejscu ląduje Orzeł Przeworsk. Dziękujemy za uwagę, ahoj. Nie no, niezły ten Przeworsk. Kurde, bar Ikar i ten stadion Malina.